Pomocnika, żona mi miesza beton, ciekawe co z tego wyjdzie. O, chowa się tam za betoniarką. Cześć. Plan na dzisiaj: wylanie tego. Powinno się udać. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, przydałoby się zrobić jakieś te stansiki. Myślę, że 3 cm wystarczy. Ale jak będę na tym stał, to na pewno podłożę. Już to widzę. Gdzie tu jest wyżej na desce? Myślę, że te plastyczki wystarczą. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale raczej na pewno tak. Damy tu po środku. Na 100% żeby było. Trzymaj się. Chyba nigdzie nie poleci. Nie, powinno być dobrze. Weź tu następnego. Ciężka ta krata. Jest trochę. Co tam, nie mogę stanąć, bo to jest nieprzykręcone. Tu jest wyżej na cemencie. Znaczy na bloczku. To tam na bloczku. Tu. I tamy tutaj. O. I powinno być luks. Dobrze jest. I zaczynamy mieszać beton. Tu prowizoryczne rusztowanko sobie zrobiłem. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotów z wjechaniem. Może się uda coś kiprować. Ale widzę, że coś mi tu odjechało, bo było przy samym tym. Ciekawe. I tak, betonik będę robił. Kruszywo mam 0,16, czyli od razu mieszanka z grubszym. Cement akurat mam 42. I będę robił 1:4. Powinno w zupełności wystarczyć, może nawet i za dużo. Ja bym miał piach osobno, kruszywo osobno, bo z kruszywem zawsze mniej cementu idzie wtedy. To też by trochę to inaczej wyglądało, ale to jest tak piazy drzwi. Coś koło 1:4. Mi się wydaje, że z takim 0,16.
mieszanką i wyjdzie coś w granicach B20. Mówię tam w granicach, ale na pewno więcej niż powiedzmy między B18 a B20 tam w tych granicach. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Oczywiście zaczynamy od piachu. Cztery, od razu 8. Nie. Osiem. I dwie łopaty cebedzi. Wodę na oko leję z węża. I chyba przegiąłem trochę z tą wodą. Za dużo wody wlałem. Zapomniałem, że to jest skórzywe, bo inaczej jest jak się piach robi suchy. Będzie dobrze. Miejmy taką nadzieję. Tranie się trochę pomiesza, kiplujemy, jedziemy. Damy radę. Damy. Ładny betonik wyszedł.
ty co się wywracasz? Prawie jak z betoniarni. Dobra. Jedziemy dalej. Trochę zawibrujemy. Gdzie nie gdzie. Dobrze jest, fajny jest. Jeszcze raz zawibrujemy, połowę mam. Najlepsze jest to, że cementu mi zabraknie. Zostały mi 4 worki, a mam połowę, a stłuczyłem chyba 6. Tam nie musi być ładnie. Na to przecież będzie szedł jeszcze styropian. Bo to jest coś takiego jak chudziak. Powiedzmy. Więc nie ma co za bardzo się nad tym spuszczać. Ale muszę ściągnąć. Bo mówią, że... Nie mam siły. Tu jest trochę za dużo, ale to... Nie chcę tego ruszać, bo zaraz coś źle zrobię. Ojej, na to będzie i tak szedł styropian. By musiał od tamtej strony wejść, trochę pogłaskać. Ale... Dobra. Mamy połowę. Trzeba łatę wypłukać, bo przeschnie. Jeszcze połówka. Szona pojechała po cement, ale nie do sklepu. To by jej nie było pewnie prawie godzinę, tylko do teścia. Akurat się fajnie złożyło, że parę dni temu kupił całą paletę, mu przywieźli, bo będzie lał posadzki w domu.
Więc pojechała pożyczyć 5 wojków. Zabraknie mi tu może zwojek, bo już mam końcówkę, a tu już dużo nie zostało. Mam cementu na jeszcze z jedną betoniarkę. Ale lepiej wziąć więcej. Na pewno się przyda. Dobra. Wezmę to, trochę zawibruje, żeby tam od spodu dobrze wypełniło. Mieszam właśnie jeszcze jedną i będziemy robić górę już na gładko. Wczoraj pisałem pod filmem u majstra Rafała, że gdzie on ma słońce, jak u mnie cały czas pochmurno, bo ostrzegał przed upałami. I na złość dzisiaj cały czas grzeje od samego rana, pali. Wykrakałem to słońce. Jeszcze troszeczkę i będzie koniec. I będzie można odpocząć. Jeszcze alergia mnie topagła, jestem pociągający cały czas. A to ja przesadziłem z tym betonem. Za dużo dałem. Teściu, odbierz. Się kurna przykleiłem. Dobra. I proszę państwa, mamy to wymęczone. Zostało mi chyba z pół taczki betonu. Dobra, poza ładnie będzie. Trzeba myć sprzęt. A z tą mężczką betonu to chyba tam słupek wyleje. Zrobię szybko szalunek jakiś. Nie będę wywalał tego betonu. Tylko, o, z Majka te lata. Tylko muszę zbrojenie przedłużyć. I chyba tak zrobię. Dobra. To ja by co to, na razie. Może wam pokażę, jak słupek wyszedł. Potruję wam jeszcze trochę dupę. Tu słup wylany jednak. I teraz powiem wam, ile na to wydałem. I od razu chciałbym przy okazji przeprosić za te moje pociąganie nosem. Ale nawet nie wiedziałem, że aż tyle razy to robiłem podczas nagrywania tego filmu. Nawet sam nie wiedziałem, że to robię. Po prostu oglądałem sobie film z kamerki, jak to wyszło. To jest masakra. To jeszcze raz przepraszam.
A tutaj wam powiem, jaki koszt wyszedł mi tego plus słup. Oczywiście słupka nie liczyłem, tam około taczki poszło betonu. I tu licząc długość, szerokość i grubość tej wylewki wyszło, że jest 0,77 metra sześciennego. Poszło mi 9 worków cementu. Nie pamiętam po ile, bym musiał sprawdzić, ale coś 12 z czymś wynajmniej. Napisałem 12,60. Przywieźli mi 4 tony piasku 0,16. Poszło około pół kubki, no to policzyłem 2 tony i cały transport tej apy ktoś mi przywiózł, tylko 2 tony. I wyszło, że za 2 tony piasku 0,16 190 zł mi wyszło. Niestety to nie jest mało, no ale to mnie nie jest blisko. To są minusy mieszkania na uboczu. Kuzi, spadaj mucha. I więc wylanie tego plus słupek kosztowało mnie 303 zł za materię. Dokładnie. Tyle wyszło. Metr sześcienny betonu B20. Kurna, zamawiałem na ławy i teraz nie pamiętam. 300 z czymś. 340? 380? Plus transport. Drugie tyle. Dlatego bardziej mi się opłaca takie małe ilości ręcznie lać. Bo jak to już wychodzi na przykład kilka metrów, no to wtedy już wiadomo, że trzeba zamówić gruchę i pompę. Bo to nie ma sensu dygać. Poza tym by trzeba było mieć w to powiedzenie piasek i cement jeszcze tańszy, to może wtedy by wyszło taniej. A tak to tak średnio wychodzi. No ale bynajmniej za wylanie tego 303 zł wyszło. Nie licząc zbrojenia oczywiście, tylko sam piasek, sam beton. Za zbrojenie nie pamiętam, bo kupywałem specjalnie na to. Ale kupywałem tam jeszcze parę rzeczy i wyszło mnie tam coś koło 200 paru złotych. Tak więc za same zbrojenie chyba tam 100 ileś zapłaciłem. Ja dobrze pamiętam. No ale mniejsza z tym. Dobra, to ja się z wami żegnam. I na razie do następnego odcinka. Cześć!